niesamowite. Że oni też chcą nam pokazać podróbki, więc wrócimy jeszcze z powrotem i powiemy im, że możemy wejść do nich tam, gdzie sprzedają podróbki, jak pozwolą nam filmować. To jakaś paranoja, są tak natrętni, słuchajcie. Wchodzimy do jakiegoś obskurnego budynku, a w środku jak, nie wiem, salon Louis Vuittona. Targu złota tak zwanym i co, kurde, już mamy towarzysza, który się do tak, kupił. Wiecie co, najgorsze jest to, że idziemy tutaj tędy i już się do nas ktoś przypierdzielił. Po pierwsze, że sprzedają tutaj podróbki non-stop, co jestem w szoku dosłownie. Non-stop nas ktoś za... tak, zegarki, torebki, co chcecie. Nie wiadomo co, Siwaniewidy, naprawdę. Chyba sprzedają. Przyjdź do nas, do naszego shop, wszystko mamy, co tylko zapragniesz. Myśmy chcieli obejrzeć tutaj złoto, a nie kupować jakieś podróbki. Nie wiem, o co im chodzi tutaj w ogóle, no ale sprzedają. Dziwne to jest, co nie? No i znowu się przyczepił ktoś i żeby zaprowadzić nas tam, gdzie my chcemy. My mamy tę nawigację i wszystko, możemy sami sobie iść, a on tutaj stoi i napierdziela. To jest taka sama historia jak w Egipcie. Czekamy, aż przestanie za nami chodzić, albo czekamy, ile zażąda od nas. Dobra. Będzie śmiesznie. Ja pierdzielę, masakra jakaś naprawdę. Ale dobra, pokażemy wam tutaj taki sklep, gdzie po prostu wszystko się błyszczy. Jak zbroja to wygląda, taka rycerska dla kobiet. Sukienki, wow. Ja pierdzielę. No zobacz tutaj na to ten, na tą wystawę. Ja jestem po prostu, aż podniosłam okulary do góry. Chcę oczopląsu dostać. No takie bardzo okulary chcę, to zobacz, każdy by nosił, co? Bardzo chcę, żeby mi się świeciło w oczach i świeci się tak błyszczy, że po prostu masz... Ja. Zobacz to. A tu jak Madonna, tylko te nie wystają te takie torebki, nie? Ale to wygląda, ale zobacz jakie pierścienie. Kurde, niesamowite. Angie lubi takie wielkie. Ja lubię, ale ja dobrze mam okulary, bo a to parasolka. Wiecie jak wam jest... O Jezu, jaka ręka piękna, zobacz jak to pięknie wygląda, ale zobacz tu tą parasolkę. Możecie sobie założyć, to przynajmniej będziecie mieć cień, jak chodzicie tutaj suchy palec będzie słychać. No. O kurde, jakie bransolety. Niesamowite, ja pierdzielę. Ale to mi się podoba. Jezu, jakie to jest piękne, zobacz. Kocur. Ja pierdzielę, ale bym była kocura. Ty, ja, ale patrz, dziękuję. To są takie... nakładki na burkę chyba, czy coś takiego. Wiesz co, to stworzyli na pewno w czasie takiej, co musieliśmy nosić maseczki. Chyba tak. Żeby ładniej wyglądało. Patrz, a tu jakby któraś pani chciała wąsy ze złota, to też są. O, idealnie. Olbrzymie łańcuchy, no. Przepięknie. Nie no, ja pierdzielę, ja po prostu aż nie wierzę, co można zrobić. Idziemy się przejść dalej, bo to dopiero weszliśmy. No. A co jest dalej, to ja nie mam pojęcia i nie wiem, czego można się tu jeszcze spodziewać, bo jest naprawdę grubo. Dobra, ty poszedł? No, chyba tak. Chyba poszedł, nie? No. Chyba się skapnął, że jednak nagrywamy vloga i było mu to może za super hot. Tak, bo wiecie, o co chodzi? Wiecie, żeby go nie nagrać kamerą, bo on też nam podróbki chciał tutaj wmawiać i takie rzeczy. Bardzo jest możliwe, że jest tu nielegalnie albo coś, więc... Może zdecydował się, że jednak z nami nie pójdzie, bo za dużo nagrywamy kamerą. No, ale zmienim fajnie. Zdanie, no, ale fajnie, bo to nam zawsze przeszkadzało. Wiecie, jak było w Egipcie u nas, nie? A później chciał pieniądze za to, że nas zaprowadzi i tak dalej. Także wolimy sobie sami przejść, tym bardziej, że mamy internet. W ogóle teraz, jak niesiemy kamerę, to nikt nas nie zaczepia, co jest mega spoko. No, bardzo fajnie. Tak trzeba robić chyba, nie? Nie wiem, jakie tu jest ryzyko skarbie, że można kupić podrobione złoto. Co o tym oj, myślisz? Wiesz, nie wiem. Znaczy te sklepy normalne to chyba mają tak, że muszą wykazać jakiś certyfikat, że to jest złoto. Nie wiem, czy możesz być znaczy oszukanym, są tutaj, czy nie. Wiecie, można kupić sztabki lub diamenty, srebro też, ale chodzi mi o same wyroby. Czy to na przykład nie będzie jakieś grubo pozłacane? Nie wiem, macie jakieś doświadczenie? O, tu jest to napiszcie ten największy w komentarzu. Pierścień o, na świecie. O, ja pierdzielę. Ja. Rekord Guinnessa, słuchajcie. Wow. Ale ogromny. Na jaką rynkę to pasuje? Na moją nie. Nie, to hula hop dla ciebie by był. Gdzie hula hop, kurde? No pewnie, że tak. To gdzie to? Ja bym tutaj mogła spać w środku, no co ty? No hula hop, mówię. Jakbym się zwinęła, zobacz, bym była cała, kurde, w złocie. No. Ale jest ogromne. Ciekawe, ile to waży. Czekaj, bo tutaj jest... Rekord Guinnessa i co jest napisane? 5-17 kg. Precious stone. A z kamieni, poczekajcie, a wszystko razem waży 50... No 58, 686 gramów i 21 karatów złoto, no. Ja dziękuję. Czyli razem... Nie, poczekaj. No jeszcze jest inaczej skarbie, bo totalna waga, złoto i te kamienie łącznie jest prawie 64 kilo. No, to ja pierdzielę. Nie, to jest niesamowite. Kto to zrobił w ogóle? Jak oni to zatargali? Jakiś kams.
Niesamowite, ale jakie kamienie, jakie diamenty. Jak to się błyszczy, słuchajcie. I obok oczywiście pozłacane sukienki. Tak się podekscytowałam i zajarałam tym złotem, że aż mi tak gorąco, ale zgłodniałam. Może poszukamy coś do jedzenia, co? Zanim jeszcze będziemy dalej chodzić, bo aż mi w brzuchu burczy. Ja bym to złoto zjadła. A ciekawe, czy jakby się zjadło, to by mogło się przejechać. Ale wiecie co, to jest takie miejsce, w którym można poczuć prawdziwy dubajski klimat. No może nie do końca dubajski, bo tutaj bardzo dużo ludzi z zagranicy nas zaczepia. No ale właśnie te złoto, ten przepych i... jeszcze ten klimat jest mega gorąco. No i zobaczcie, idziemy tą uliczką, jak ona wygląda. Takie, wiecie, kontrasty. Może nie aż tak bardzo jak gdzieś w Indiach, ale... Czekaj, gdzie tu zjeść skarbie? Musimy coś do jedzenia poszukać. Słuchajcie. Ciekawostka. I want to eat something. Yeah, there is one restaurant. Good or not good? Good. When it's not good, I come back. Yes, okay. Really? Sure. You give me back the money? Yeah. When it's not good? Yes. Okay. I have you off the camera. Hi, fine, thank you. Powiedzieli nam, że tutaj można coś zjeść, ale widzimy tylko jakąś tylko kawiarnię, no tylko, z lodami. I w sumie będziemy mieć diamenty. Dookoła dalej same, ale czy my się tym najemy, Andrzej? Czy my się tymi diamentami najemy? Wiesz, ile Dawid musiałby zjeść? Chyba ten cały 68 kilo pierścień, żeby się najeść, kurde. Gorzej z zębami by było. No nie wiem, gdzie tu coś jest do jedzenia. Każdy mówi co innego. Każdy mówi w inną stronę. Idę się jeszcze raz zapytam. Dobra, idziemy. Ale chotuba. To ropę wydobywają, czy co? Co? Jakaś budowa. A mnie skąd wiedzieć, człowieku? Ja tu nie mieszkam. Ludzie do nas podeszli. Nie, to chyba jest to i samo. Pokazuje. Tutaj pan jest z innej. A, no to właśnie. To samo. To jest, a to które jest to samo? This is Chinese, yeah? Chinese, Indian, Italian. Indian. This is Indian, this is Chinese, no, and this? Masz wszystko w jednej kartce. Indian. Indian, Chinese, Italian. Okay. Dobra, to gdzie idziemy? Tu zobaczyć, co mają? Mamy mix. To jest niesamowite, nie? Okay, where is this restaurant? Here? We can sit inside? Yeah. I'm sorry. No, to zabawne. When it's not good, we will come back. Okay? Ja pierdzielę, hit, no. Tak, można w środku. No to tutaj są te restauracje, na samym końcu po lewej stronie, kochani. Dobra. Dobra, idziemy zobaczyć. Hello. Guys, how are you? Very good. To co, siadamy, skarbie? Ale tu jest klimatyzacja, czy nie ma? Właśnie wiatrak jest tylko. Kurde, jak tu gorąco. It's so hot, you don't have condition.
Really? Dobra, mieliśmy wreszcie restaurację, bardzo miły pan, naprawdę tak nam doradził. Mają też bez czosnku, więc się zachwycam. Grillowane wszystko. Mają takie mnóstwo świeże, wiecie, mnóstwo soków, które są naprawdę świeżutkie, ale my chcemy jednak duże, więc weźmiemy takie mojito. One mają takie różne, wiecie? Tak, mojito. Bardzo dużo smaków. W ogóle wybór w tej restauracji jest taki bardzo duży, naprawdę. Nie wiem, czy to dobrze świadczy, czy źle, bo to są tak, tosty, są frytki, są zupy, są pizze, są burgery, jest grill, są naleśniki, co się bardzo zastanawiam. Ale siedzą też lokalsi, więc może to być plus, wiecie? Że siedzą też lokalsi, znaczy nie możemy pokazywać, ale siedzą. No. A pan kelner tak milutki, bo wiedzieliśmy, że chcemy to z Andzi, no, to samo. Wiecie co? To powiedział, weźcie dużą jedną porcję, będzie taniej. Kurde, zajebiście. No powiem wam, ja jestem zachwycona. Nakarmi nas, ale wiecie, za małe many. No, będzie chyba dobrze. Powiedziałam mu, że jak mi nie będzie smakowało, to nie zapłacę. Powiedział, dobra, tak. Powiedział, że nie ma problemu. Jak nie będzie mi smakowało, to nie będziemy płacić. Kurde. Nie, no będzie chyba dobrze. Zaraz wam pokażemy, jak ja przyniosę. Pokażę wam menu. Zapomniałam, żeby mi lodu przyniósł dodatkowo. Przecież ja tak lubię jeść lód. Andrzej, zapomniałaś powiedzieć, jak to? No, ja też zapomniałam, kurde. Dobra, popatrzcie ceny, w ogóle... Wszędzie gdzieś, nie wiem, w mieście to kosztuje po 35 dirhamów takie soki, a tu są nawet za darmo. Nie wiem, czy ta woda za darmo? Tak, za darmo woda. Ale mam jeszcze swoją. No, sam wybór soków jest ogromny. Tak, swoją na później, tak. Kochanie, to za darmo trzeba pić. Skarbie, tu jest jakaś kawa z Nutellą. Z czym? Z Nutellą? No, za 17, mała, za 17. Słuchajcie, ja czuję, że my stąd nie wyjdziemy, my nie podwiedzamy więcej. Słuchajcie, tutaj są burgery. Znowu burgery. Tu hot dogi. Tu są wrapy. Ale pokazujesz ceny też? No to jest wszystko w granicach 20. Tosty, patrzcie, jaki zestaw z tostami. Tu takie coś za 18. Niesamowite ceny. O, a to jest ogromny skarbiec. Ale to jest dobra cena, powiem. No bardzo dobra. Wcale nie jest drogo. Frytki od 10 do 14? Nie. Frytki od 8 do 12. A spicy od 10 do 14. Tu jakieś startery. Zupy od 12 do 14 dychamów. Pamiętacie, że gdzieś tam to prawie jedna złotówka. Tutaj jest green pepper, kelbiriani. To jest indyjskie jedzenie, to są nudle indyjskie i naleśniki, kurde, za 16 dirhamów. Ja chyba się skuszę na deser, jak się nie maję. Nareszcie skończył. Gość nam dał tutaj lód kruszony, bo Adrianka poprosiła. No i już wcina bez wody, ja nie wiem, co to jest. Kocham. Królowa lodu to się nazywa. Nie mogę się powstrzymać, tak uwielbiam gryźć lód. Ale tylko, kochani, jak jest lato, w zimie nie robię tego, tylko w lecie. Jest po prostu przepysznie, jeszcze mają crash ice. No to już jest w ogóle, ty jakąś łyżeczkę ma? Chyba łyżeczki, kurde. Sięgam łapą, wiesz, tak nie wiem, nie wiem, kochani, jak zobaczycie, że ja jem lód, śmieszy mi jakiś duży kubek. Ty, a co on tu niesie? Oh, thank you! Surprise! Wow! No. Okej, okay, love this restaurant. Kurde, jak fajnie to wygląda, jeszcze jakieś marcheweczki. Ziemniaki, które zamówiłem i one są takie, jakich jeszcze nigdy nie jadłem. Mają taką jakąś fajną panierkę, czy co to jest, skarbie, nie wiem. Spróbowała? Tak, to w ogóle ten ketchup jest tak zajebisty, bo jest normalny i taki ostry jeszcze to, co napis, co nie? I jak to zmieszacie, słuchaj, jest tak super, ja nie lubię normalnie, ale to mi tak smakuje, że po prostu masakra jakaś. Przepyszny jest, jeśli mojego wrapa jest malutki, ale bardzo gorący. No i teraz niosą talerzyki. Zobaczymy, co to będzie. O ja. Ale to wygląda bosko, zobacz. To jest tak dobre. Z kością, no. Także to będzie takie bardzo delikatne. Nie będzie takie suche. Bardzo dobre. Ostre. Pomyślałam, że to kościa, to była frytka. Wyplułam, biorę jeszcze raz do buzi. Dali nam soczki. Adrianka sobie jeszcze wzięła onion ringsy. Nie wiem, skarbie, jak ty to zjesz. To jest takie dobre, że ja nie mogę przestać jeść. Zamówiłam jeszcze jedne cebulowe krążki, bo są tak przepyszne. Mięso jest tak niesamowicie przyprawione, super. Wszystko jest ostre, tak jak lubimy. Bardzo naprawdę, dobra. No ja jestem w szoku, że oni takie jedzenie nam tu zaserwowali. Za takie pieniądze, nie? A ty się najadaj, a nie nagrywasz cały czas. Nie, ty. Nie. Zobaczcie, co nam przyniósł ten kelner. Poland! To jest takie dobre, to jest ten sos, wiecie, co uwielbiamy po prostu. On jest taki... so good. To jest ich autorski sos, ten pomarańczowy, jest bardzo dobry. Przepyszny, słuchajcie. No to co, jemy tą Polskę? Pechota! Super! Ja pierdzielę, zobaczcie, ile zjedliśmy. Andrzej, jeszcze od ostatniego onion ringsa. Ja jestem taki pewny. O jest.
zobaczcie jaka cena, no jesteśmy po prostu w szoku. Tyle jedzenia za 163 dirhamy. Słuchaj, my musimy dać mu dobry napiwek, oni tutaj tak wszystko nam przynosili, i to srogi, jest szok. Naprawdę. No, wynagrodzimy. Kochanie, jak tu wstać? Chyba będziesz musiała mnie pokaturlać. Co zrobić? Pokaturlać. Chodź katurlaczka, dawaj łapkę. Jezu, jaka jestem obżarta. Ja to tak jest jakiś sama. Hit po prostu. Ale było takie dobre. Typ się tak nami zachwycił. Słuchajcie, Instagram wziął wszystko, YouTube'a. Mówią, że będą oglądać. Naprawdę tacy sympatyczni. Dali nam jeszcze kartę, wizytówkę, jakbyśmy chcieli z hotelu cokolwiek sobie zamówić z naszego apartamentu. Oni nam dowiozą. Nie no, po prostu boscy ludzie. Naprawdę tak sympatyczni. Bardzo. Ja jestem no, pod wrażeniem. Naprawdę jacy oni są wspaniali. Dobry wybór był teraz to. Musimy wrócić do tego drugiego i powiedzieć, że mu nie oddam pieniędzy, tak? Nie, że on mi nie odda pieniędzy, bo było dobre. Cholera. A, do kilku musimy wrócić. No, nie wiem, czy ich znajdziemy teraz, kurde. Ale jak mi nie muszą zwrócić pieniędzy, to nie musimy ich szukać. Ale patrzcie, jak tu jest fajnie. No trochę pogoda się lepsza też zrobiła. Tam ładne, macie, kochani, główną ulicę i idziecie dosłownie tą ulicą do końca. No i tam są te restauracje i jest kocur konkretny, naprawdę. Golcuk jest chyba najstarszym tutaj w Dubaju takim centrum, jakby gdzie się sprzedaje złoto, jest ponad 300 sklepów. Tak, to już było słynne, jak Dubaj był małą wioską. Właśnie rybatką. Chciałam o tym powiedzieć, że Dubaj nie ma w zasadzie takiej historii, tu nie ma takiego muzeum historii, jakbyście sobie wyobrażali, tak jak u nas, bo u nas można sięgnąć do wielu, 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 matko święta, ilu lat wstecz. Tutaj tego nie ma. Dubaj powstał w latach 60., więc jest w sumie takim miastem jeszcze bardzo młodym. Dlatego są tu takie budowle, jakie są, tak jak mogą zbudować, takie największe, najlepsze i tak dalej, i tak no, dalej. No, a z kolei w tej starej części Dubaju, w której obecnie jesteśmy, te budowle są dużo niższe, tak jak w tym stylu dubajskim, jaki był kiedyś. I w ogóle Emiratczycy też mieszkają w takich domkach małych, tak, nie dla tak. rodziny. One nie mają tych dachów takich, wiecie, wystających, tak jak u nas, ponieważ tu nie ma śniegu, nie potrzebują tego, żeby aż tyle nosiły, więc wszystko jest tak jak, ja mówię, bungalow, płaskie dachy, tak jak nasze płaskie tyłki. I wszystko jest w kolorach takiego piasku lub białe z tego względu, żeby oczywiście rozpraszać promienie słoneczne. Mega złoto fajne. Przeważnie 24 karaty, różne tam jakieś, ale wiecie co, na przykład, bo nawet myśmy się pytali tak specjalnie, żeśmy powiedzieli dla was, czy tu można też kupić takie złoto podrabiane, no raczej nie. Tutaj tak. naprawdę wszystko jest sprawdzone i ten, kto tutaj kupuje, może mieć pewność, że naprawdę wszystko jest dobrze, ale że oni też chcą nam pokazać podróbki, więc wrócimy jeszcze z powrotem i powiemy im, że możemy wejść do nich tam, gdzie sprzedają podróbki, jak pozwolą nam sfilmować. Jak nie, to nie. Więc co, katurlamy się tam, tak? Tak, a przy okazji w tym miejscu złoto możecie kupić naprawdę w atrakcyjnych cenach, oczywiście po negocjacjach. Tutaj skarbie, dobrze, idziemy tutaj. Z tego względu, że w Dubaju nie obowiązuje podatek ani cło na złoto, stąd właśnie jest niższa cena tego kruszcu. To co, kupiliśmy pierścionek? Już dostałaś, skarbie. No. Jeden? No i widzicie? Dwa. Nie dostanę. No i tak to jest tym chłopem. Tylko dwa? Tylko żarcie płaci, o. Żadnych prezentów. Ja ci wsadzę w ten duży pierścionek. No, o. O, no, to by hula hop było. Ale ja bym w niego wlazła, wiecie, jakby mi tak pozwolili tam przykucnąć. No, ja bym tam się zmieściła. Gorzej jakby się pokaturował, kurde. Teraz jestem cała mokra, bo jest tak, wiecie, gorąco, to bym tak się wślizgnęła, że ja pierdzielę, tak jak przed takim, jak to się mówi, tak jakbym naolejona była, nie? I nie ma laski. No, nie byłoby mnie. To wcale nie jest aż takie małe, skarbie. Myślałem, że to jest kilka uliczek na krzyż, ale... Nie, to jest duże. Tam jest bardzo dużo uliczek takich, wiesz, jak ja tutaj byłam, ja to widziałam, bo tu jest bardzo dużo takich uliczek. Tutaj też szyją jakieś takie rzeczy i... Tutaj wszystko można kupić tak naprawdę, tylko trzeba wejść w odpowiednią uliczkę, nie? No, warto tu przyjechać, serio. I metrem łatwo dać radę. Super droga, super easy. Polecam wam taką łapkę Movit i tam macie rozpisane wszystko albo na Google Mapach. Gdzie, co odjeżdża, dokąd jedzie, możecie sobie wpisać i to jest mega spoko opcja. Zaczepiają, pytają się, ile to trwało. Ostatnio, żeśmy jednego spotkali, to się pytał, ile potrzebowałeś, żeby się cała wytatuować? Ja mówię 2 lata. On do mnie mówi, aż tyle? Tak. To... Ja mówię, to długo? On do mnie mówi, no długo. Ja mówię, a co, ty znasz tego Hennę, co nie? No to leci szybko, mówię, 5 minut. Zaczął się śmiać, już nic nie powiedział. Ale gość był chyba z Nigerii, tak? Chyba tak, no. I ten Cartier, o kurde. Masakra, no. Wyłączaj szybko kamerę, bo zaraz nas tu zwiną. Jest jakaś paranoja, są tak natrętni. Słuchajcie, spotkaliśmy chyba
nie wiem, z pięciu, gdzie pytałam się ich, czy jak pójdziemy z nimi, bo chcieli nam koniecznie pokazać oczywiście te wszystkie handbag, wiecie, torebki, bransoletki, cuda nie widzę, zegarki. Więc powiedziałam, dobra, jak pozwolicie nam nagrać ten materiał, to wtedy z wami pójdziemy. Nie, nagrać no nie. No foto. Nie, nie, no foto, no foto. Nie, bez niczego. No coś po kryjemu nam się udało nagrać, ale no. Nie za wiele. Chcieliśmy tylko wam pokazać, jak to wygląda. Wchodzimy do jakiegoś obskurnego budynku. Wszędzie mnóstwo ludzi, nie wiem, na schodach siedzi. A w środku, jak nie wiem, salon Louis Vuitton, co nie? Tak, na czwartym piętrze. Oczywiście wszystkiego tam jest dużo, ale no, oni to mają właśnie w takich prywatnych mieszkaniach. Co było takie... Super klimatyzacja, pięknie zrobione, najaśniutko. Światło oczywiście takie, żeby wszystko się błyszczało, żeby można było wiedzieć i cieszyć oko tym, co się widzi. Czyli tak jakby tym oryginalnym. Więc weszliśmy, popatrzyliśmy, ja mówię do niego, że on nie ma ładnych torebek. Na jednej z nich pisało zupełnie co innego. On miał takie Fendi z Versace, wiecie, takie coś, co nie? I tam normalnie pisze... Milano. Milano, a oni napisali... Milan. Milan. Mówię do niego, że to jest zły napis, co nie? On mówi, no Milan. Ja mówię, nie, ale ma być Milano. Popatrzy się, aha, you want good quality bags? Ja mówię, no chciałabym zobaczyć. To chodź do innego pokoju. I dopiero nam zabrał nas do tego drugiego pokoju. I nie było różnicy. Nie było za dużo różnicy. Przyznał się, że ciuchy mają z Turcji, jakieś tam buty mieli i tak dalej. Nie mogliśmy sprzedać, bo później weszło do nas dwóch, więc nie dało się w ogóle włączyć kamery nawet pokryjomu, bo cały czas się na nas patrzyli, tak, pilnowali cały czas. Więc nie mogliśmy nagrać. I na kamerach też siedzieli, więc... Tak, ale powiem wam szczerze, nie, no to w ogóle jest jakieś chore. Jeszcze jeden z nich tak jakby wywierał strasznie stres, tak trzepotał palcami, wiesz, żeby tak. Budować chcesz to, napięcie. Chcesz też, obojętnie na co się człowiek spojrzał, chcesz to? Ja mówię, że nie chcę, bo to nie wygląda w ogóle jak oryginalne. On do mnie mówi, no przecież to jest fake, przecież to jest kopia. Ja mówię, no ja wiem, że to jest kopia, bo to nas tutaj przyprowadziliście, że macie super kopię, więc chcieliśmy zobaczyć super kopię, nie? Ale super kopii nie było, kochani. Więc jeśli tu będziecie, możecie się przejść, zobaczyć, ale... Możecie sobie pójść, tam bekę porobić, ale wiecie co mnie... W Turcji jest tak, że nawet jak wejdziesz do sklepu, oni nagrają, pogadają coś po polsku i tak dalej, naprawdę zupełnie inna mentalność. No. A tutaj jest tak, że wejdziesz i oni już mają dolary w oczach, że wy coś kupicie, co nie? A jak nie kupicie, to są strasznie zawiedzieni i od razu niesympatyczni. Chyba idziemy z powrotem do metra, bo jest strasznie gorąco. Choć wejdziemy, to może mają kartki. Obiecałam, że komuś wyślę kartkę. Wejdziemy? Idziemy. Dobra. Ale w tanim sklepie byliśmy. Ja dziękuję. Naprawdę słodycze, było taka taniocha. Wszystko, picie, kurde, to co my kupujemy Thank u nas JBR, to tu kosztuje połowę. No dosłownie. Bardzo niesamowite, fajnie. Znaczy szkoda, że nie można nagrywać tutaj, nie? Wszędzie jest kamera przekreślona, ale naprawdę tam było tyle ludzi. Zapytałam się o, wiecie, o kartę pocztową, co nie? Pocztówki. Zaprowadził mnie, no pocztówki, to zaprowadził mnie i pokazał mi karty do grania. Tak, z Burcz Kalifa, Burcz Al Arab i jakieś takie inne były, tak, nie? Fajnie to wyglądało, ale nie o to mi chodziło, bo... Chciałam kartkę pocztową, kochani, ze znaczkiem. Na razie nie znaleźliśmy. Ale jeśli chcecie się wybrać na zakupy, typu, nie wiem, kupić słodycze, jakieś pamiątki, to najbardziej się opłaca przyjechać właśnie na tą dzielnicę, bo nie dość, że sobie ją zwiedzicie, jest tutaj fajnie, przyjemnie. O, kolejny taki sklep, może tutaj będą pocztówki. Ty, skarbie, pan nam pozwolił tu nagrywać. Słuchajcie, ten pan nam pozwolił nagrać, bo myślał, bo on jest z Brazylii. Myślał, że ja jestem aktorką brazylijską, bo jestem do niej tak podobna. No ale ja powiedziałam, że nie jestem z Polski. On mówi, a no dobra, to nagrywajcie. O, trudno, nie jestem Brazylianką, bardzo mi przykro, bo bym miała też inną figurę. Ale możemy przynajmniej nagrać, ile tu... O Jezu, tu są te moje ulubione cukierki. Które? Zobacz to. Yeah. O matko, nie no, to musimy właśnie wziąć. Mówiłem, że tutaj są produkty importowane z Anglii i ceny są naprawdę A ty nie jadłaś tego nigdy? Spoko. No to jest akurat kurde, musisz inaczej, to spróbować. Patrzcie to jest tutaj. Przepyszne. Bierzemy to, kurde. Woda. Tam są napoje, kurde, za jeden dirham w puszce. Co skarbie? Gadamy gadasz? No tak. Właśnie, no to po co gadasz?
Ja rozmawiam z Andzi o tym. Ale to... A ty po co idziesz już ten? No bo ja to pokazuję. Ja też pokazuję, że ja to lubię. I to jest właśnie to z tobą, z mikrofonem. Tak byś odszedł, kiedyś ten, słuchajcie kochani. Weź. Tak, sprzeczamy się o to właśnie. Bo Gravit kazał nam założyć mikrofony. Wiem, że lepiej dla dźwięku jest, ale musimy się umówić, kiedy kto gada skarbie. No to ty nie gada, jak ja gadam, proste. A ja cię nie widzę, jak ty idziesz. Uważaj, bo coś tam zrzucę, no. Idź. Zobaczcie, takie wielkie zupki za 3 dirhamy, to jest taniej niż w Polsce. O, rzęsy są, czekaj, tak jak ja przyklejam. 8,50 dirhama. 8,50? Ale za tak. Co? Za 3 pary, tak? Za te, no. A te takie, też 8,50, patrz, za 4 pary. No to na 4 tygodnie, kurde, no i tak taniej niż u nas, nie? Takie? Za 13. Za 13 dirhamów te tak dużo? No. Ja pierdzielę, a to na 10 razy, zobacz. Tak, nie no, tu się opłaca naprawdę, zajebiście. Patrzcie, macie takie na kosmetyczki za 10,50. Będziemy patrzeć dalej, kurde, mole. Co oni tu sprzedają? Kandid? A to ma być niby skandal, tak? Ty tutaj nożek zabrak. Ty, ale pokaż. Ale zobacz, jak pachnie Andzi w porównaniu. Ty, ale zobaczymy, ty, ja to jestem ciekawa, dawaj. Dawaj, psikaj, kurde. A sobie też popsikaj. Ty, ale pachnie naprawdę, prawie podobnie, no. Bardzo podobnie. A po ile? A ciekawe, ile kosztuje? 55 dirhamów. 55 dirhamów. Ale już się robi. Za ile? 100 ml. No ale wiecie, tak się nazywa. Ciekawe, czy będzie się utrzymywał. Czekamy, Jezu, dojedziemy do domu. Na razie spoko. Idziemy dalej. No Jezu, to ty się rozpuści, dziewczynko. Słuchaj, ty przestań mnie ciągle krytykować, człowieku. Jestem na urlopie. Ty weź wyluzuj, naprawdę. Jak się rozpuści, to wypiję. No. Dobrze. Torebki, walizki, Louis Vuittona. Walizki, Louis Vuittona, proszę bardzo. Bez żadnego problemu, w sklepie normalnie, oficjalnie. Tutaj stoi, kochanie, zobacz. No, to przecież tu stoi na każdym rogu to. Rzeczywiście, tutaj też. Ty, jakie buty mają. Czym ja się podnieciłam? O, patrz, to się, że są skarby do czyszczenia butów. Wziąłbym, gdybyś... I co, będziesz szedł do pracy z tym? No. Tak? Rozpuści ci się. Nie, to nie. Nie, ale wiesz co, jakbyśmy to wzięli, to może bym go postawiła na Świdnickiej, ano? Wyczyścił buty ludziom, ty, może by ktoś się skusił. Prędzej szybkę jakimś panią. Słucham? Umyć pani szybkę? Znaczy zaraz umyję szybkę. No, to będziesz widział nareszcie. Patrzcie, czy mnie słucha. Patrzcie, tu jest akcent polski. Polisz, polisz. Nie zmieniaj tematu, słuchaj. Ci zaraz poliżę, jak będziesz chciał. Dobrze, idziemy dalej. Chodź, kochanie. Wsiedliśmy tak, że miało jechać w drugą stronę. Jakoś jesteśmy ostatnim wagonem, a jedziemy jako pierwszy wagon. No i w ogóle tutaj, zobaczcie, nie ma kierowców. Mega spoko, co? Z tyłu kierują? Z tyłu pociągu kierują? Może nikt nie kieruje. Nie, wcale nie ma. Nie kieruje. W tym metrze nie ma wcale. W ogóle nie ma tu kierowców. Fajnie, co? No, super. My jesteśmy kierowcami, kochani. Tak. No, to ja was zawiozę teraz. O kurde. Widzisz, tu też nie ma kierowcy. Nie, nie ma. Morning, I'm under the water. Kochani, wykończył mnie dzisiaj po prostu. Jest jakiś niepoważny. Jeszcze liczy te kroki, czy tam kilometry, nie wiem co. Ile przeszliśmy? 12 kilometrów. 12 kilometrów. Czujecie to? No ja czuję. Ja nie czuję nóg, muszę powąchać nogi Dawida albo Angie. Bo po prostu jest to masakra. Bardzo wam dziękuję. Jesteście bardzo pomocni wszyscy. To jest wspaniałe. Mamy nadzieję, że wam się podobało. 45 stopni, kochani, ale daliśmy radę, więc... To jesteś niesamowite, więc zostawcie, kochani, za to łapeczkę w górę, subika, komentarzyk, udostępnijcie film. Oh, tak, a my będziemy dalej wam to pokazywać, jak świetnie się czujemy. I podróżować po całym świecie, bo tak chcemy, no. Trzymajcie się cieplutko, bo inaczej się nie da. Do zobaczenia. Salut!